Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, turniej kandydatów się zakończył. No i trzeba na wstępie powiedzieć, że wygrał ten turniej Gukesz. Gukesz, 18-latek, rocznikowo oczywiście, zagra mecz o tytuł Mistrza Świata z Dinklirenem. Bardzo ciekawy to będzie mecz. Na pewno wielka sława przed nim już. Ciekawe jest też to, że polski sekundant Grzegorz Gajewski pomaga właśnie Gukeszowi w turnieju kandydatów i zobaczymy, jak dalej potoczą się ich wspólne losy. Na razie jest wielki sukces. Gratuluję Grzegorzowi oraz Gukeszowi. Niestety kibicowałem na Kamurze, nie udało się. Mam dla Was dwie partie. Przedstawię właśnie pierwszą z nich, czyli właśnie Nakamury Gukesza, potem bardziej ekscytującą, której działo się o wiele więcej, czyli partia Caruany z Nepo. Zapraszam serdecznie. Nakamura rozpoczął ruchem D4, D5, no i C4. To jest, myślę, że najważniejsza partia w karierze Gukesza. W tym momencie nastąpiło bicie, czyli przyjęty gambit hetmański. Skoczek na F3, skoczek F6, tutaj E3. Panowie grają normalny, przyjęty gambit hetmański. Pogoniec E7, trochę Nakamura się zamyślił, znaczy na chwilkę oczywiście, na dwie minutki zagrał skoczek na C3, naturalna sprawa, C5 poszło. Co ciekawe, tutaj właśnie goniec zagrał najpierw na E7 i C5. Jeżeli białe by zbiły, no to można powiedzieć, że czarne tracą tempo, ale to taktyka taka przygotowana na pewno przez Gukesza, która pokazuje, że... To znaczy, remis jemu starcza po prostu do wielkiego sukcesu. Oczywiście to jeszcze zależy od wyniku Caruany. No ale C5 jest A3. Posunięcie roszada, roszada A6, hetman E2 standardowo jest B5. Goniec się wycofał i bicie pionkiem. Jest izolowany pionek po stronie białych. Mam wrażenie, że tutaj ta partia toczyła się tak troszeczkę pod dyktando nawet Gukesza. Nakamura za bardzo nie potrafił go tutaj przełamać białym kolorem, jak widać. B4 i skoczek wleciał do centrum. Bicie pionka, dłuższe zastanowienie Nakamury i wybił na A3. Na co wyszedł goniec na B7. Zobaczcie, że te figury zdążają tutaj wszystko, zdążają wyprowadzić się w sposób naturalny. Skoczek zagrał na C3. Jeżeli skoczek by zagrał na C5, bo taki ruch trzeba rozważyć na pewno, no to dosyć ciekawą opcją jest po prostu bicie tego skoczka. Skoczek D7, jeżeli goniec broni, to wieża C8. Wieża C1 i na przykład skoczek D5 lub skoczek D4, skoczek G4. W każdym razie ta pozycja jest równa, tutaj się nic nie dzieje. Myślę, że nawet para gońców po stronie białych nie daje im gwarancji właśnie lepszej pozycji. No ale dlatego tutaj też pewnie Nakamura wrócił tym skoczkiem. Ten skoczek do centrum, goniec D2 i bicie. Uproszczenia, skoczek D7. I czarne mają, można powiedzieć, mikro lepszą pozycję z uwagi na izolowanego pionka, który nie ma opcji jakiegoś takiego fajnego przełomu, żeby namieszać w pozycji. Goniec na B1, tutaj wieża na C8 w sposób naturalny. Goniec się wycofał, skoczek wleciał na F6, goniec na D3. Właśnie z próbą ataku na pionka, na co nastąpiło po prostu bicie na F3, hetman odbił i hetman wziął pionka. Nie można zbić na A6, bo leci goniec na D2, więc pionek więcej po stronie Gukesza. To jest dla niego dobra na pewno informacja, ale Nakamura zagrywa wieża z F na D1 dosyć szybko. Miał to dosyć chyba dobrze przeanalizowane. Hetman wleciał na A4, zobaczcie, że jest obrona pionka. I hetman na B7, Nakamura próbuje tego pionka odbić. Bardzo ciekawy ruch, goniec C5. To jest taki, bym powiedział, mały, kluczowy moment w pozycji, dlatego że goniec zagrał na E1 i dobrze, bo jeżeli białe by się pokusiły o bicie pionka na A6, no to mogłyby napotkać na bardzo ciekawą niespodziankę po stronie czarnych. Pomijając fakt, że dosyć ciekawym ruchem jest teraz zagranie hetman H4 z atakiem tutaj, wejście skoczka na G4 i białym mogłoby się robić bardzo nieprzyjemnie, ale też bardzo ciekawą i trudną opcją uważam byłoby zbicie na F2. Bardzo ciekawy moment. Uwaga, no król musiałby raczej wziąć ofiarę, hetman D4. Nie ma za bardzo gdzie tym królem odejść. No tutaj skoczek na G4 wchodzi tak czy inaczej po król E2 czy po król F1. Skoczek G4 i grozi mat. No więc wieża F1 trzeba było się bronić. Hetman dałby na pewno szacha. Król F3 i skoczek G4. Tutaj czarne mają remis w kieszeni.
Więc Nakamura na pewno nie chciał na to iść. Myślę, że takie rzeczy są policzone przez takich topowych arcymistrzów. Król F2. Tutaj jakby zagrała wieża, no to wieża na przykład na C1 i po szachu król znowu na E2 i hetman G4, król F2, wieża A8. Tutaj pozycja białych byłaby katastrofalna. Bardzo też trudno zauważyć od razu, powiedzmy, taki sukces czarnych na pewno, ale jak się głębiej przyjrzymy, to mam nadzieję, że dostrzeżemy wszyscy te możliwości, które tutaj u czarnych się pojawiają. W każdym razie przejdźmy do partii, bo goniec zagrał na E1, czyli asekuracja od razu tego pionka, na co Gukesz zagrał A5, hetman na B5. No i cóż, czarne są tutaj zadowolone. Wymiana hetmanów, remis jest dobrym wynikiem czarnymi. Goniec na B6, wieża AC1, skoczek D5. No i zobaczcie, że kilka takich dosyć prostych ruchów rozwojowych dalszych. Król F8 do centrum. Pionek więcej po stronie czarnych. No nie może tu się czarnymi stać krzywda. W każdym razie król E7, król E2, F5, wieża C4, wymiana. Coraz więcej wymian powoduje, że czarne są w domu. Skoczek B4, wieża B1, goniec na C5, wieża C1 i teraz skoczek na C6. Co ciekawe, nie można zbić na E6, bo się wydaje, że król zbije tutaj wieża i jest dobrze białymi, ale jest skoczek na D4 z szachem i po odbiciu bronimy oczywiście gońca, więc no, Nakamura to wszystko widział. Zagrał gońcem na C3 i w tym układzie poszło G5, tutaj goniec na B5, goniec na A3, wtrącenie. Wieża C2, skoczek wleciał. No i zobaczcie, że wymiana tych gońców z końca ze skoczka, różnopolowe gońce, jest to bardzo blisko do remisu. Znaczy pozycja jest bardzo bliska remisowi. Król F6, bicie na H7, czyli odzyskanie jednego pionka, no ale Gukesz wie, że tutaj już na spokojnie pionek do przodu. Jest sytuacja bardzo chyba już bezpieczna. Po H4 oczywiście wymiana, wieża B4. Oczywiście trzeba grać do końca, bardzo uważać. Król G7, asekuracja pionka, goniec na E2 i tutaj po kilku takich posunięciach zobaczcie, że już wieża postanowiła odciąć się od tego pionka, więc po wybiciu jest wybicie tego pionka. Redukcja tych pionów powoduje, że jest bardzo blisko, ale ciekawa jest właśnie też końcówka. Tutaj zobaczcie, kilka ruchów takich panowie sobie jeszcze pograli. Goniec D2, dosyć ciekawie i pionek ucieka na A6. I w tym momencie nastąpiło bicie i pionek A7. No właśnie, bo tutaj teraz grozi zagranie z szachem i dorobienie hetmana. Można spanikować, ale to jest wszystko wyliczone. Gukesz zagrał wieżą. No jeżeli oczywiście król zbije, no to król zagrywa na G7 i remis w kieszeni, bo powiedzmy tak, król G7, król idzie tutaj. No i wystarczy zagrać wieżą na A4 i tańczyć królem w miejscu z remisem. W tym układzie król, wieża zagrała na F8. Król E5, dorobienie hetmana i E3, co gwarantuje czarnym absolutny remis. Zobaczcie, że już nawet Nakamura nie chciał nic próbować. Ten pionek jest za szybki w połączeniu z gońcem, więc ciężko będzie króla zamatować. No i tutaj po wymianie Gukesz zremisował. No ale jeszcze była bardzo ważna partia w postaci Caruana Nepo. Jeżeli Caruana tę partię wygrywał, no to grał dogrywkę z Gukeszem. Partia była bardzo, bardzo ciekawa. Zapraszam do analizy. Caruana zagrał D4, skoczek F6. No i pierwsze posunięcia pokazują, że mamy gambit hetmański z biciem właśnie na D5, czyli taki wymienny. Goniec G5, goniec B4, E3, H6. No i na ostro tutaj panowie poszli. G5, główna linia, goniec G3 i skoczek E4. Hetman C2 z obroną właśnie tego skoczka. Mnogość wariantów na pewno jest ogromna na tym poziomie. H5 zostało zagrane i to troszeczkę wymusza posunięcie F3. Oczywiście nie można zagrać takiego ruchu na przykład H4 czy H3. H3 czy H4 z uwagi na skoczek bije G3 i ta struktura pionów jest zerwana, no bardzo źle to wygląda. W każdym razie poszło F3 normalne, skoczek zbił, pionek zbił, no i tu się otworzyła wieża. Pionek jest do jakiegoś tam zaatakowania, na pewno pionek G3 też jest godny obrony. W każdym razie partia w tym momencie nabiera charakteru bardzo ostrego, dlatego że krótką ruszadę raczej białe nie wykonają, tak samo czarne. Pójdą w długą, więc może być ciekawie. Goniec na E6, goniec D3, C6, roszada długa, skoczek D7, F4 ze strony Caruany. Bardzo ładny ruch, bo grozi po prostu F5. Tu goniec zagrał na G4 i skoczek wyszedł aktywnie na F3.
Hetman e7 z atakiem na pionka i co ciekawe poszło e4. No właśnie, tutaj można powiedzieć, że w tej pozycji niby białe coś tracą, ale nic bardziej mylnego. Zobaczcie, nastąpiło bicie skoczka, hetman wybił i tutaj jeżeli będzie bicie na e4, to po prostu goniec zbija. Goniec jest nietykalny z uwagi na zaatakowanie wieżą na linii e, więc nastąpiło bicie, pionek wybił. Mi się wydaje, że ta pozycja białym kolorem jest mega przyjemna. No, goniec lepszy od skoczka póki co. Pionki bardzo fajne w centrum. No, na pewno trzeba będzie czarnymi się wykazać dużym tutaj doświadczeniem i spokojem, żeby tę pozycję utrzymać, bo białych pozycja uważam, że jest bardzo, bardzo przyjemna. Bicie na e4 nastąpiło, no i trzeba się zastanowić, czy zbić pionkiem, czy gońcem, czy może wieżą zagrać. Tutaj Caruana postanowił zagrać jednak gońcem. Bicie pionkiem gońcem okazuje się, że jest takie powiedzmy równorzędne w ocenie sytuacji, ale odbicie gońcem powoduje jakieś tam aktywności, bo też problem jest z królem. Nastąpiło bicie i co ciekawe g4. Właśnie nie bicie pionka, tylko g4, żeby zachować łańcuch pionów, ale też widzimy, że tutaj pionek nie może się w ogóle wymienić. Nastąpiła długa roszada i posunięcie d5. Bardzo ciekawy ruch, który mocno atakuje tego pionka. Co ciekawe, teraz Nepo zagrał po prostu h4, zachowując pionka wolnego. No i tutaj Caruana wybija. Okazuje się, znaczy wydaje się, że tutaj białe już wygrywają bardzo szybko. Pionek bije, hetman bije i tam jest koniec. Ale nie. Skoczek zagrywa na c5. No i okazuje się, że nie jest to takie proste. Oczywiście po wybiciu tutaj król musi zagrać na b8. No i coś trzeba zrobić z gońcem. Więc no koniec na przykład na d5. Nadal pozycja białych jest uważam bardzo przyjemna. Do wygrania jeszcze nie jest tak łatwo, ale no myślę, że fajnie to wygląda. Jednakże Caruana zagrał teraz posunięcie goniec f5. B8. No i król b1, właśnie żeby nie było jakiegoś tutaj szacha z wymianą hetmanów na przykład. No zawsze odejście królem jest takie w miarę atrakcyjne i słuszne w długiej roszadzie. Nastąpiło b6. No właśnie, został pionek wolny. I teraz bardzo, bardzo ciekawy ruch Caruany. Wieża d7. Piękny ruch, który wjechał w obóz przeciwnika i teraz tak. Wieża zbiła, ale co by się stało, jakby zbił skoczek? No bo to trzeba brać pod uwagę. Tutaj pozycja by się już posypała z uwagi na c7. Jeżeli król b7, no to oczywiście dorobienie tutaj hetmana. Wieża by prawdopodobnie zbiła. Goniec e4. No i teraz tak. Jeżeli król na a6, no to tutaj jest szach i za bardzo nie ma jak grać. Po król a5 partia się za chwilę kończy po goniec d7, więc tutaj po tym ruchu, po ruchu b5 i po hetman c7 pozycja się kompletnie sypie, grozi na przykład goniec b7. Jednakże po król b8 hetman zagrałby na c6, groźba mata, skoczek c5, no i zobaczcie, że po takim szachu, po takich szachach i wieża d1 też tutaj białe by spokojnie te pozycje wygrały. No więc po tym ruchu wieża d7 nie można odbić skoczkiem, trzeba odbić wieżą, dobrze zagrał Nepo. W tej już ciężkiej pozycji tak naprawdę pionek zbił. I tak jak mówię, tutaj skoczek jak zbije na d7, no to też wisi wieża, więc trzeba uważać. Wieża d8. Hetman d4 z obroną, skoczek zbił. No i teraz białe bazują na związaniach i to jest bardzo nieprzyjemna pozycja czarnych. Nie wiem, jak czarne miałyby tutaj się oswobodzić z tej pozycji. A przypominam, że jak Caruana tę partię by wygrał, no to grałby dogrywkę z Gukeszem. Hetman zagrał na c5, hetman zbił z szachem, hetman c7. Na d2 hetman, tutaj cały czas Caruana gra dobrze, nie ma jakichś błędów, h3, goniec na e4, a5, hetman d5 i króla 7 właśnie, żeby uciec od mata, trochę przestrzeni ten ruch a5 dał i hetman zbił pionka, tak po prostu, dobrze, tutaj h2 nastąpiło, hetman na h7. Okazuje się, że wystarczyło zagrać bardzo proste posunięcie f4. Moi drodzy, ruch f4 przecina drogę hetmanowi, a przede wszystkim goniec broni punktu h1. No i tutaj wieża z gońcem by tego pionka obroniły, a bardzo łatwy plan w postaci zasuwania pionkiem g5, g6 myślę, że jest nie do odparcia, więc Caruana by tę pozycję już bardzo prosto wygrywał według mojej oceny. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Nie mam pojęcia. No to na pewno jest masa emocji i dużo nerwów. W tej sytuacji hetman h7, co nie wypuszcza wygranej tak naprawdę, król b8, a3, no i tak właśnie takie miękkie ruchy Caruany, czyli takie zabezpieczenie trochę króla, no nie są potrzebne, jak widać. Hetman e5, hetman h6,
Hetman C7, G5 nastąpiło, wieża G8 i tutaj wieża H1. No w tym momencie po skoczek C5 goniec zagrał na H7. Niestety to jest błąd Caruany, które wypuszcza teraz przewagę. Przede wszystkim trzeba było gońcem wrócić na C2, to jest takie typowe, też blokujące skoczka, a poza tym nie wiem, jak tutaj można byłoby się bronić po następnym ruchu G6 albo odbicie za chwilę też pionka, więc nie mam pojęcia, dlaczego tak doświadczony zawodnik 2800 nie zagrał w ten sposób, nawet na jednej minucie. No cóż, pewnie zmęczenie, pewnie, no tak jak mówię, duże emocje. Goniec H7 poszło, to możliwe, że na kamurze się, Caruanie się tutaj wydawało, że możliwe, że po prostu pionek bardzo szybko zasuwał, no ale zbicie na G5. Hetman zbił i tutaj czarne mają praktyczne opcje jeszcze na uratowanie tej partii właśnie. Król A1, hetman wleciał. Wydaje się bardzo niebezpieczna sytuacja, ale też się nic nie dzieje. Hetman dał szacha, król A7, król A2. A4, bardzo ważny ruch dla czarnych, żeby tutaj mieć placówkę na B3, żeby tego króla męczyć. F4 zostało zagrane, skoczek B3, hetman G7. No i tutaj kilka właśnie takich posunięć białych, żeby te pozycje ratować. Znaczy ratować, próbować wygrywać. Szach nastąpił, wieża E1. Zwróćcie uwagę, że wieża E1 bardzo sprytne posunięcie. Nie można dorobić hetmana, bo jest szach i w następnym ruchu mat. W każdym razie, no wiadomo, że czarne tak nie zagrały. Skoczek wrócił na C5. Hetman F1. No, wymiana byłaby cudowna białymi. Oczywiście tego zrobić czarnymi nie można. Król na B1. Szach następny, król A1. Król hetman C2. Oczywiście tutaj trochę szybciej przestawiam, gdyż analizowanie dokładnie każdego ruchu no, wymaga większej ilości czasu. W każdym razie tutaj białe są bezpieczne w tej konfiguracji. F5. Skoczek na D3 widzimy i wieża B1 broni się od mata w tym momencie. No, zabezpieczone jest pole H1. Skoczek wrócił, F6 zasuwa, skoczek szach, skoczek D2 z fidełkami. Bardzo też sprytnie. W tym momencie nastąpił szach, król wrócił i wieża zagrała na C1. Hetman B3 z szachem, król A1. Tutaj wszystko jest grane dobrze, w miarę prawidłowo przez jedną i drugą stronę. I w tym momencie po hetman E6 wieża zagrała na C7. To jest błąd, który wypuszcza tutaj opcję na wygraną. Trzeba było zagrać wieża E1. Okazuje się, że w tym momencie po na przykład szachu i król B1 i wybiciu pionka hetman by zbił. No i tutaj białe miałyby praktyczną szansę, żeby wygrywać tę pozycję. Oczywiście to nie jest takie łatwe, ale byłoby na pewno łatwiej niż w partii po wieża C7. Dlatego, że król A6, F7, skoczek daje szacha, król i hetman F5. Ale hetman F5 jest niestety błędem czarnych. Jak należało zagrać? Słuchajcie, bardzo trudne według mojej oceny do zagrania czarnymi dla człowieka jeszcze przy nawet 10 minutach, dlatego że skoczek D2 remisował partię. Jak król będzie wracał, no to zawsze ten skoczek wraca z szachem. Jeżeli król C2, to hetman G6, bardzo trudny ruch i wybicie. I okazuje się, że ta pozycja jest remisowa. Przykładowo, hetman G5, król E2, no i na przykład szach. Tutaj nie ma za bardzo jak się obronić. Pionek niebezpieczny, ten wprawdzie tak, bardzo ciekawa, w ogóle nietypowa pozycja i po takich zagraniach cały czas jest wieczny szach. Nawet jak król będzie szedł do góry, to my mamy tutaj niebezpieczną akcję hetman G1, więc trzeba uważać. Więc król nie przejdzie też do góry. No właśnie, hetman na przykład E3 nie można, bo hetman G1. No i tutaj ta pozycja by się skończyła po prostu remisem. Można sobie po prostu to też przepatrzeć samodzielnie. Niesamowita sytuacja, ale bardzo dokładnie trzeba było to czarnymi też przewidzieć, co jest, mówię, arcytrudne. W każdym razie, po tym szachu król A2 wygraną pozycję mają znowu białe. Skoczek C5 i okazuje się, że hetman A8, tutaj panowie dali sobie kilka takich samych, zagrali kilka takich samych posunięć, a wystarczyło zagrać w tej sytuacji hetman E8, króla 6 i hetman E2. I okazuje się, że po takim ruchu jest odbicie pionka i nawet jakiś tam szach, król B1, hetman, król C2 dawałoby zwycięstwo białym. No Caruana może sobie pluć w brodę strasznie, że tego nie wykorzystał. Jak było w partii? Hetman C6, król A6, no i tutaj wieża E7.
No i panowie pograli sobie w ten dosyć prosty sposób. Król sobie tańczy w miejscu. Hetman daje znowu szacha, wieża e4. No wieża e4 oczywiście, no tutaj, jakby to powiedzieć, powoduje opcje remisowe. Skoczek po prostu zbił. Hetman dał tutaj szacha na a4, bijąc pionka. No i w tym momencie, po kilku takich prostych posunięciach, dorobienie hetmana, dorobienie hetmana. Ta pozycja jest remisowa. Panowie zagrali jeszcze następujące posunięcia. Tutaj nie ma za bardzo szans biały, żeby tę pozycję wygrać. Oczywiście próbuje wymieniać hetmany biały, ale kompletnie nie ma szans. Ja to dosyć szybko przestawiam. Król wystarczy, że będzie czarny stał blisko pionka, a tutaj hetman nie jest w stanie wykorzystać przewagi. Remis, dzięki czemu Gukesz będzie grał mecz o Mistrzostwo Świata. Moi drodzy, wielkie brawa, to jest 18-latek. W tym roku skończy 18 lat, który jest chyba najmłodszym pretendentem do tytułu Mistrza Świata. Rekordy, rekordy, jeszcze raz rekordy. A ja na zakończenie przypomnę, że miałem przyjemność z Gukeszem zagrać, jak miał lat 13. Grałem z nim prawdziwą partię klasyczną w Warszawie. Wprawdzie przegrałem, ale on miał wtedy już arcymistrza i ranking 2540 około. No, to taka ciekawostka powiązana ze mną. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się.